wyścigu, bo zdarzyło mi się rozpychać się na boku. Co, stworzyliśmy projekt razem z Ministerstwem oraz Funduszem Sprawiedliwości. Chcemy pokazać, pomóc właśnie młodzieży, wam tutaj wszystkim, że można fajnie spędzać czas przez pokazać właśnie wszystkie wydarzenia sportowe, dlatego te gwiazdy. Moim marzeniem było zdobycie Mistrzostwa Świata, granie w finale Mistrzostw Świata. Słuchajcie, to jest taki dziecięcy glans. No i jak siedziałem sobie przed finałem w szatni, zawiązując buty, to prawie się popłakałem, bo stwierdziłem, że spełniło się moje marzenie. I nieważne było to, oczywiście, że ważne, czy wygramy, czy przegramy, ale samo to, że już doszedłem do punktu, gdzie osiągnąłem tyle, że te marzenia się gdzieś spełniają, to byłem tak wzruszony, że ten wynik był trochę sprawą drugorzędną, natomiast ja sam jako człowiek byłem spełniony i zadowolony. I uważam, że z perspektywy czasu do zdobycia. Bo to dał mi sport, otwartości, umysłu, że nie jesteśmy tu i teraz, że nie jesteśmy pępkami świata, tylko tak otwierały się moje możliwości, jakby chodzi o postrzeganie świata i ludzi. Ja miałem to szczęście i wyrwałem się z czegoś, co nie wiem, co by się, jakby się złożyło, jakbym nie przełożył swoich ambicji, swoich umiejętności na bycie żołnierzem, na bycie sportowcem. Co ci się najbardziej podobało? No jak opowiadali o tym, jak doszli do sukcesu. A który z panów zrobił na tobie największe wrażenie? Psycholog. Co mówił pan psycholog? No pewnie, jak ciągle cel jest. Co robili w swoim życiu? No, że mieli problemy różne, ale ratowali tato z tego. A czego dowiedziałeś się od mistrzów, którzy przyjechali do naszego ośrodka? Poddawać, że trzeba dążyć do swojego celu. Świetny dzień, świetna zabawa, ale przede wszystkim bardzo dużo mądrych, wartościowych słów, wielkie przesłanie dla naszych dzieciaków. Mam nadzieję, że wezmą sobie to do serca, że będą też próbowali realizować swoje marzenia.